Harcerska Orkiestra Dęta koncertowo powitała jesień. Władze miasta będą ubiegać się o unijne dofinansowanie rozbudowy zintegrowanego węzła transportowego. Po przeprowadzeniu analiz zlecą wykonanie projektu na budowę parkingu wielopoziomowego. Jak władze Tczewa zamierzają wykorzystać najbliższe rozdanie środków finansowych z funduszy unijnych? Poprzez projekty w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jednym z założeń ZIT na Pomorzu jest budowanie węzłów transportowych. Taki w Tczewie już jest, ale władze miasta przygotowują koncepcję rozbudowy naszego węzła i dróg do niego dojazdowych. Stąd pomysł przebudowy ulicy Gdańskiej, ale też powiększenie głównego parkingu na węźle transportowym. Najważniejszym jakby naszym spostrzeżeniem jest to, że parking, który wtedy, kiedy realizowaliśmy tę inwestycję, przewidywaliśmy na kilkaset samochodów, wydawał się nam wystarczający, już nie wystarcza. Jesteśmy w co dzisiaj, tak? To jest normalny dzień pracy i nie można było, no ja bynajmniej nie mogłem znaleźć miejsca na parkingu. Były bodajże 2 miejsca wolne dla osób niepełnosprawnych. Parking na ponad 250 miejsc faktycznie okazał się za mały. Normą jest brak miejsc w dni powszednie, a bywa, że trudno tu zaparkować nawet w weekendy. Rozwiązaniem byłby w tym samym miejscu parking wielopoziomowy. Przygotowujemy się w tej chwili do nowego rozdania unijnego. Jednym z bardzo ważnych elementów poza ulicą Gdańską, dojazdami tutaj rowerem do węzła, jest również parking wielopoziomowy. Zleciliśmy badania właśnie, jak go powiększyć. No, musi iść do góry, tylko teraz pytanie o jedno piętro, o 2 piętra i myślę, że to i mieszkańcy, i inżynierowie odpowiedzą na to pytanie. Projekt przebudowy ulicy Gdańskiej jest już gotowy. Kiedy Urząd Miasta będzie mógł zlecić projekt parkingu wielopoziomowego? Myślę, że mamy ten i przyszły rok, może niecały, na zamknięcie spraw związanych z badaniami, z projektowaniem, z wnioskiem, a realizacja to pewno będzie 2017, 2018. No tak to na dzień dzisiejszy wygląda.